Ершова есть мидрашим, то есть интерпретация, и у нас есть театр мидрашов, это значит интерпретация, где интерпретуемый речевистой из польско-жидовской нашей наших реляций, того же сталося, того же есть, того же бенде. I teraz, jakie relacje z naszymi tekstami? Ten spektakl powstał na nauki tekstu żydowskiego Midrasza z ksiągi Zohar, to jest mistyczna ksiąga, i tam jest Midrasz, lamentacja o zniszczeniu świątyni w Jerozolimie. Tożsamości, to jest to samo. To jest to samo dlatego, że jest wers taki w Torze, który mówi, kiedy Bóg mówi, zbudujcie dla mnie dom, zbudujcie dla mnie świątynię i ja będę żyć w środku was. Jest takie pytanie, co to znaczy, jeżeli Bóg pyta nas zbudować dom, to logiczne, żeby On mówił i będzie żyć w tym domu, który wy dla mnie zbudujecie, tak? Ale On mówi, nie, będzie żyć wśród was. I to znaczy w ludziach naszych, w nas. Córki Ziemi Świętej wysłały list córkom Ziemi Polskiej. Zaprawdę rozproszone jesteście między narodami. Jesteście poza Ziemią Świętą. Godne jesteście, by opłakiwać siebie i swoją drogę, gdyż wyszłyście od światła w ciemności.